Serdecznie Państwa witam w Bocheńskiej Bibliotece na kolejnym spotkaniu z cyklu Literacki Debiut Czytamy. Kolejne, bo piąte. Cykl ten został stworzony po to, aby promować młodych twórców. Twórców, którzy dopiero zadebiutowali i są na początku swojej drogi pisarskiej. A ze szczególną przyjemnością zawsze promujemy w tym cyklu twórców związanych z Bochnią i z Bocheńszczyzną, co też mamy przyjemność czynić dzisiaj. A naszym gościem i główną bohaterką tego wieczoru jest pani Emilia Grabowska. Autorka debiutanckiej powieści Świątynia Ciszy. Spotkanie poprowadzi dzisiaj pomysłodawczyni tego cyklu, wicedyrektor Bocheńskiej Biblioteki, pani Alicja Gniewek. Drodzy Państwo, bardzo się cieszę z Waszej obecności tutaj. Serdecznie witam wśród nas pana Ryszarda Droszczaka, wicestarostę Bocheńskiego. Jest z nami również dyrektor Biblioteki w Wolnowie, pani Janina Zając. Witam wszystkich Państwa i życzę miłego, dobrego i refleksyjnego wieczoru. Zapraszam.